So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. The following is a fan-based parody. All the Transformers movies directed by Michael Bay is owned by Hasbro, The Bonaventura Pictures, Angry Films, DreamWorks and Paramount Pictures. Please support the official release. Co to kurwa ma być? Co to za gówno? I czemu to czytałem? Witajcie Autoboty, przygotujcie się na seks. O kurwa, to Megatron, który zaczął zmieniać się w ciężarówkę jak Optimus. Przerwał nam poszukiwanie stacji benzynowej. 00. Pist. Ha. Oto nanomaszyny skurwysyny. Dzięki nim ulepszyłem swoje ciało tak, bym mógł robić takie rzeczy. 00. Nie uciekniecie od mnie. Noż kurwa, ten napaleniec jest blisko. Uciekajcie ziomkowie, ja zajmę się tym seksoholikiem. No chodź Optimusie i walcz ze mną jak mężczyzna. Nie kopiuj moich tekstów. Szykuj się na wpierdol. A ty na ruchanisko. Co do chuja? Popatrz, ja żyję nawet jak przebijesz moją iskrę. Megatronie, oszukujesz. A chuj mnie to, poza tym ty też czasem oszukujesz. A, kto mnie naśladuje i atakuje od tyłu, a ja? Patrzcie, jaki mam zajebisty statek. Patrzcie, jaki zajebisty statek. Patrzcie, mogę transformować swoją głowę w działo. Patrzcie, one może, że co? Pist. Ała. O w mordę, nie wiem, co się dzieje. Spierdalam. Ała, nie mogę się ruszyć. Witaj Optimusie, w końcu po długich poszukiwaniach cię znalazłem. Kim jesteś? Kolejnym Decepticonem? Nie jestem ani Decepticonem, ani Autobotem. Jestem prostym najemnikiem, który swoim zajebistym statkiem leci z planety do planety i wraz ze swoją ekipą wykonuje różne zlecenia. Nazywam się Lockdown. Lukający Down, że co? Nie, Lockdown, tylko Lockdown, czyli Lukający Down. Robisz to specjalnie, prawda? Niby co mam robić specjalnie? Nieważne, jak cię dorwałem, to teraz zabieram cię ze sobą. Mój pracodawca będzie zadowolony. To nic osobistego Optimusie, właściwie to bardzo szanuję takich hardkorów jak ty, po prostu wykonuję zlecenie pracodawcy. Kurwa, jestem w środku tego samochodu. Czekajcie, zabieracie też moją córkę, tato. Kurwa, nic nie mogę teraz zrobić. Kate, zostawiam w twojej opiece Autoboty. Witaj panie Attinger. Witaj Lukający Downie. Noż kurwa, ty także? Co ja także? Nieważne. Wezwałeś mnie w ważnej sprawie. Tak, złapałem Optimusa i uwięziłem go na moim statku tak jak mi to zleciłeś. Doskonale, bez niego Autoboty są niegroźną grupą pijanych robotów, teraz nie będą mi przeszkadzać w moich planach. Masz tutaj swoją zapłatę. Dziękuję panie Attinger. Interesy z tobą to przyjemność. Lukający Downie, mam dla ciebie kolejną robotę. Nie nazywaj mnie tak, jaka to robota? Jak ci mówiłem, moja korporacja Attinger chce przejąć kontrolę nad przemysłem benzynowym. A co za tym idzie, zarabiać na sprzedawaniu benzyny. Chce zniszczyć wszystkie stacje benzynowe, gdzie podają benzynę o smaku wódki i w ich miejsce założyć nowe stacje benzynowe, gdzie będą sprzedawać benzynę o smaku cebuli. Dzięki temu planowi chce dorobić się majątku na nowych stacjach benzynowych. Jednak najpierw chce spotkać się z przedstawicielami korporacji benzynowych na Światowej Konferencji Przemysłu Benzynowego w Hongkongu i zmusić ich do zniszczenia swoich własnych stacji benzynowych. Chcę, byś swoim zajebistym statkiem poleciał do Hongkongu i monitorował całe miasto. Być może Autoboty będą próbować mnie powstrzymać. Innymi słowy, mam być twoim ochroniarzem? Tak, zrobisz to czy nie? To będzie dodatkowo kosztować, ale zgadzam się na tą robotę. Bardzo dobrze. Zatrudnienie cię było bardzo dobrą decyzją. Ziomy, musimy ratować Optimusa i moją córkę. Cokolwiek planuje ten Lukający Down, to na pewno nie jest nic dobrego. Ale jak zamierzamy to zrobić? Nie wiemy, gdzie obecnie przebywa jego zajebisty statek. Najpierw musimy sprawić, by zajebisty statek Lukającego Downa przybył dobrowolnie do jakiegoś miejsca, na przykład do Nowego Jorku, a potem niepostrzeżenie wkraść się do niego. Okej, ale jak mamy sprawić, by ten statek dobrowolnie przybył do jakiegoś miejsca? Mam pomysła.
Kapitanie, ktoś do pana dzwoni. Odbiorę. Halo, tutaj Lockdown. Witam, panie Lockdown. Został pan wybrany spośród wielu Transformersów. Dostał pan ofertę na darmowe jedzenie z naszego McDonalda dla Transformersów z Nowego Jorku. Może pan tam zjeść dosłownie każde jedzenie za darmo. O w mordę, naprawdę? Taka okazja może się nie powtórzyć. Wielkie dzięki, polecę do Nowego Jorku. Lol, poszło lepiej niż sądziłem. Kapitanie, nasze skanery nie wykryły żadnego McDonalda dla Transformersów w okolicach tego miasta. Noż kurwa, zostałem oszukany. Pewnie jakieś trolle zadzwoniły do mnie i zrobiły ze mnie jaja. A jebać to, teraz lecimy do Hongkongu. Meanwhile... Przyleciał ten zajebisty statek. Szybko, wchodzimy. To kiepski pomysł. A chuj, raz się żyje. No to idziemy. Szybko, bo ten statek odlatuje. Okej, ziomy, plan jest następujący. Szukamy i ratujemy Optimusa i Tessę, a potem kradniemy statek desantowy z tego zajebistego statku i spierdalamy. No to do roboty. A few moments later. Wygląda to na jakąś kolekcję kosmicznych zwierząt tego lukającego Dauna. Co to za stworzenie? Obejrzę je. Na twoim miejscu bym tego nie robił. Oj tam, co może się takiego stać? Chyba nie spodobała mu się moja morda. Nie dziwię mu się, mi także mi się nie spodobała twoja morda. A moja twarz, to stworzenie wypluło na mnie swój kwas. Oślepłem, nic nie widzę, albo nie. To tylko jakieś gluty. Teraz to mnie wkurzyłeś plujący glutami zjebie. To dla ciebie. Dziwko. Pist. Boom. Headshot. Hunt. Czy to ty tak hałasujesz? Szefie. Znaleźliśmy ciebie. Czy wszystko u ciebie w porządku? Poza tym, że trochę jest mi niedobrze od tego zwisania do góry nogami, to jest w porządku. Ziomy, ta komnata jest częścią statku desantowego. Możemy go użyć do ucieczki. Jasne. Użyjemy go. Gdzie jest kabina pilota? Po lewej. Spoko szefie, zajmę się tym. Szybko, w każdej chwili ten lukający Dawn może się dowiedzieć o naszej obecności. Okej, no to odpalamy to maleństwo. O kurwa, chce mi się pierdzić po tej benzynie o smaku wódki. O w mordę. Mam nadzieję, że nikt tego nie usłyszał. Meanwhile... Kto do chuja się spierdział na moim statku? Niuch, niuch, wyczuwam zapach benzyny o smaku wódki. Kurwa, na moim statku są autoboty. Straż, zajmijcie się nimi zanim odlecimy do Hongkongu. Meanwhile... O kurwa, wygląda na to, że przeciwnik wie o naszej obecności. Kurwa hont. Przez twoje pierdzenie nasza obecność została odkryta. Pośpieszmy się i odlatujmy tym statkiem desantowym. Okej, szefie, statek jest gotowy do odlotu. Ale zajebiście. No to spierdalamy. Dzięki ziomy za ratunek. Jednak to nie jest koniec tych kłopotów. Gdy byłem uwięziony na tym zajebistym statku, to podsłuchałem rozmowę strażników. Lukający Dawn nawiązał układ z niejakim Mattingerem, który zamierza zniszczyć wszystkie stacje benzynowe i potem założyć swoje własne, by dorobić się majątku. Aby to zrobić, Mattinger będzie spotykał się z przedstawicielami korporacji benzynowych na Światowej Konferencji Przemysłu Benzynowego w Hongkongu i zmusić ich do zniszczenia ich własnych stacji benzynowych. O kurwa. Nie możemy na to pozwolić. Zgadza się, ale najpierw będziemy potrzebowali wsparcia w walce przeciwko armii tego lukającego Dauna. Poprośmy Dinoboty o pomoc. Later. Dinoboty, potrzebujemy waszej siły w nadchodzącej bitwie. Proszę, pomóżcie nam. Nie. Jak nam pomożecie, to podzielimy się z wami benzyną o smaku wódki. Dobrze. Ja Grimlock. Ja iść wziąć udział w zajebistym party, my także. Autoboty, Dinoboty, idziemy walczyć o nasze stacje benzynowe. No to jazda.
meanwhile. Kapitanie, dolecieliśmy do Hongkongu. Teraz jak Optimus został uwolniony, to będzie chciał razem z Autobotami nas powstrzymać w tym mieście. Wysyłamy przeciwko nim całą swoją armię. Oddziały od 1 do 10. Rozpocząć zmasowany atak na Autoboty w Hongkongu. Tak jest, kapitanie, lukający dałnie. Kurwa mać. Nazywam się Lockdown, idioci. Later. Już są przydupasy tego lukającego Dauna. Popatrz, Grażyna, jest wielu gości, którzy chcą zginąć od twoich pocisków. No to zaczynamy party. W imię naszych stacji benzynowych zróbmy im całkowity rozpierdol. Wiecie, zawsze lubiłem tańczyć podczas naszych party. 00 0000 00 00 00. No to lecę. Patrz, Grimlock, mam dla ciebie jedzenie. Ja, Grimlock, ja lubić zjadać przeciwników. Jestem chodzącym arsenałem i mamy w zanadrzu wiele rodzajów broni. Czy to wszystko, na co was stać? Co z tymi gościami jest nie tak? Walczą na śmierci i życie, a dobrze się bawią. Kate, granat. Robi się. Oto mój prezent powitalny i pożegnalny. O, o, jaka ładna kulka. To nie kulka, tylko granat, debilu. Ano tak, ale muszę przyznać, że to jest całkiem wybuchowe. Co tam się dzieje? Oddział pierwszy, raport. Ponieśliśmy ogromne straty. Oddział drugi. Cały oddział unicestwiony. Zostałem tylko ja. Ała, to nic poważnego, jeszcze żyję. Headshot! Niezły strzał, Kate. Oddział trzeci. Co tam się kurwa dzieje? Tutaj oddział trzeci. Mamy kłopoty. Czekaj, poddaję się. Wybacz, nie zdążyłem się powstrzymać. Ja pierdolę, oddział czwarty. Tu oddział czwarty, dajemy radę. A jednak nie. Ja, Grimlock, ja chcę jeść więcej przeciwników. Kurwa, jest źle. Oddział piąty. Tu oddział pierwszy. Co się stało z oddziałem piątym? Został zniszczony, tak samo z oddziałem szóstym i siódmym. A oddział ósmy, dziewiąty i dziesiąty zostaną niedługo zniszczone. Podobnie jak i nasz oddział. Bądźcie przeklęci, Autoboty. Zniszczyliście moją armię. Potraktuję was super bronią mojego zajebistego statku. Aktywacja pożeracza materii. Pochłonie was razem z całym tym miastem. Chinzuzu, hahaha, pożeracz materii przyciąga do siebie wszystko w swoim zasięgu i nie można się od niego uwolnić. Waaaaaa, Chinkadzan bin robot pontiga hunfo. Cicufaku se speedu cufo to Ameryk Saitu infandan. A teraz rzucę na wasze głowy wszystko, co przyciągnął pożeracz materii. Autoboty, dinoboty, spierdalamy, hahaha. Nie jesteście już tacy pewni siebie, co przed chwilą, co? Chinzangan, bitu waszity u Hongkong babinki udował w fudeci. Bigatru wink jawan do buinhin. Jeszcze raz. Być może pan Attinger będzie zły za to, że rozpierdalam miasto, ale koniec końców to wy mnie do tego zmusiliście. Kurwa, w końcu nas dopadł, ja, Grimlock. Ja lubić zjadać przeciwników. Ale nie lubić być samemu zjedzonym. Teraz zostaniecie pochłonięci i całkowicie zniszczeni przez pożeracza materii. Ja pierdolę. To coś wciąga nas niczym odkurzacz na maksymalnym wdychaniu. To wasz koniec. Pożegnajcie się ze swoim życiem. Nie pozwolę na to. Pist. Ja, Grimlock. Ja fajnie spadać. Ała. Ten upadek jest bolesny, kurwa. Mój pożeracz materii, wiecie, jak trudno zbudować taką super broń? Dość. Dlaczego wszystko muszę robić sam? Osobiście zajmę się Optimusem. Later. Optimusie Prime. To się nazywa dosłownie wybuchowe wejście. Hello there, kurwa, następny plagiator, tym razem kopiuje się mój najlepszy tekst. Być może wziąłeś udział w wielu bitwach, Optimusie, jednak ja też wiele razy walczyłem i wiem, jak załatwić takich kozaków jak ty. Muszę pomóc Optimusowi. Co do chuja. W końcu was znalazłem, wyjebani rozpierdalacze wszystkiego. Kurwa mać, zrujnowaliście wszystko, cały mój plan, który poświęciłem mnóstwo czasu. Przez walki robotów, które wy spowodowaliście, konferencja przemysłu benzynowego została odwołana, a przedstawiciele korporacji benzynowych ewakuowali się. Teraz nie mogę ich zmusić do zniszczenia swoich stacji benzynowych. Kate. Noż kurwa, mogłem dorobić się majątku, ale ty i twoi robotowi ziomkowie wszystko zjebaliście. Gdyby nie te przeklęte wielkie roboty chlających ciągle benzynę, nie przybyłyby na naszą planetę, to teraz bym dosłownie tonął w morzu pieniędzy. Pist. Dead no.
za dużo gadasz, nie odwracaj się tyłem od przeciwnika, Optimusie. Teraz wezmę twój własny miecz i cię przebiję. Ała, nie mogę się ruszyć, kurwa aaa, masz pojęcie co ty zrobiłeś? Właśnie zajebałeś mojego pracodawcę, teraz mi nie zapłaci za moją pracę, jednak wciąż mogę zarobić. Obetnę twoje ręce i nogi, a potem zaniosę twój korpus do Megatrona, na pewno chętnie mi zapłaci za przyniesienie ciebie bezbronnego, a potem będzie ciebie ruchał tak długo jak chce, a ty nie będziesz mógł uciec. Nie pozwolę na to, ty lukający Downie. Ten mały człowiek chce ze mną walczyć sam na sam. 00000. No dalej, załatwię was wszystkich. Przekonajmy się, lukający Downie. Kurwa, nazywam się Lockdown, ile razy mam to powtarzać? Dość tego, nazywajcie mnie w końcu po imieniu, albo po prostu gincie. Co powiesz na to, dziwko? Kurwa, jesteście tacy mali, a przy tym jesteście bardzo irytujący. Muszę przyznać, że jak na takie małe stworzenia potraficie się napierdalać. Uwolnimy cię, Optimusie. Dzięki, ziomy, już nie żyjesz, człowieku, raczej ty, specjalna moja technika, atak od tyłu, to twój koniec, Lockdown. W końcu nazwałeś mnie po imieniu, Optimusie. Fuck yeah. Znowu mnie uratowaliście, dziękuję, ja także. Epilog. Ale to było zajebiste party. I tym razem nie walczyliśmy z Decepticonami. Uratowaliśmy swoje stacje benzynowe. Odwaliliście kawał dobrej roboty, wszyscy. Musimy to uczcić. Co powiecie na kolejne picie benzyny o smaku wódki? No jasne, zawsze jesteśmy chętni do picia benzyny. Zaczynajmy, wiek benzyny. O w mordę. Ale to był zajebisty film, w tych filmach Michaela Baya robimy zajebisty rozpierdol, który trudno opisać. Optimusie, uczcijmy dobry film piciem benzyny o smaku wódki. No jasne, zróbmy swój własny, wiek benzyny.